Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie na moim kanale. Końcówka listopada, a początek grudnia wita nas bardzo śnieżną, mroźną pogodą. U nas w ogrodzie sporo śniegu, ogród wygląda bardzo ładnie zaśnieżony, ale też temperatura bardzo niska. Nawet któregoś dnia zdarzyło się, że nocą spadła do minus 13-14 stopni, także mroźną. Dlatego dzisiejszy film postanowiłam, że nakręcę w domu i pokażę Wam moje roślinki domowe, doniczkowe. Powiem od razu może, że tych filmów na pewno będą dwa, ponieważ tych roślinek troszkę jest i nie chciałabym się jakoś bardzo spieszyć, a też nie chciałabym, aby ten film był bardzo długi. Dlatego postanowiłam, że podzielę ten film na dwie części i spokojnie Wam wszystkie moje roślinki pokażę. Oczywiście zacznę też od tego, że nie mam jakichś bardzo kolekcjonerskich okazów rzadko spotykanych. Są także roślinki takie, które większość pewnie z Was ma. W dużej części, może 80%, będą to filodendrony, bo bardzo je lubię. Jakiś czas temu pokazywałam Wam chyba w zeszłym roku właśnie film o filodendronach. Teraz ta kolekcja troszkę się na pewno powiększyła, coś tam na pewno wypadło, coś nowego doszło. Także sobie zrobimy taką aktualizację roślin domowych. Także zapraszam Was na dzisiejszy film. Więc zacznijmy od żyworódki. Stoi sobie tutaj nieco oparta o ścianę, bo dosyć wysoki okaz. Jak to żyworódka ma sadzonki na brzegach liści, rośnie bardzo szybko, roślinka, która potrzebuje dużo słońca. No i jest już ze mną jakiś czas, ponad rok na pewno. Oczywiście szczepi się bardzo łatwo, bo te sadzoneczki można sobie po prostu położyć lekko na ziemi, przykryć nieco ziemią i one się błyskawicznie rozmnażają. No i też bardzo szybko rośnie. Nieco niżej mamy agawę. Takich agaw mam sporo. Jest to odmiana Mediopicta, jeżeli dobrze pamiętam. Tuż obok mamy filodendrona. To jest taki sporki już okaz. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę, jest to Squamiferum odmiana. Teraz postaram się Wam jakoś ją pokazać w całości. No, spory okaz, ma około, nie wiem, 40 cm, bardzo szybko rośnie. Młoda roślinka, niecały rok na pewno ze mną jest. Bardzo mi się podoba to u niej, że właśnie te łodyżki są takie czerwone, mają takie jakby tutaj korzonki, takie są takie chropawe, no fajnie to wygląda, takie czerwone, bordowe. Te młode, natomiast tutaj te starsze są zielone. No liście takie jak widzimy, takie fajnie wycięte, charakterystyczne dla filodendronów. To jest akurat młody ten liść, on jeszcze nie ma tego charakterystycznego wycięcia, natomiast tych nieco starszych to wycięcie już występuje. Taka oto roślinka. Tuż obok także mamy właśnie filodendrona. To także jest już spora roślinka, ona ze mną jest ponad 2 lata na pewno. Bardzo ładnie rośnie, bezproblemowa. Kupiłam ją właśnie jako taką roślinę silnie zagęszczoną, kilka sadzonek. Jedna sadzonka bardzo mocno wystrzeliła. Ścięłam ją i poszczepiłam sobie młode sadzonki. Powydawałam część, a część w domu jeszcze mam. Nie powiedziałam nazwy. Być może jest to Malaya Gold. Nie było nazwy, więc ja tylko tak zgaduję. Akurat tego filodendrona odmiany nie znam, ale to nic nie szkodzi i tak jest przepiękny. Taki właśnie limonkowy kolor. Tutaj obok właśnie jest młoda sadzonka, którą sobie właśnie bardzo ładnie mi się w ogóle ukorzeniła jesienią. Lubię go bardzo. On mi w ogóle nigdy nie chorował. W miarę szybko rośnie, tak jak filodendrony. Fajnie właśnie się ukorzenia, to jest bardzo ważne. Także pozyskałam już około 5 na pewno sadzonek z niego. Część wydałam, część mam. Będę Wam je na pewno jeszcze pokazywać, bo ona u mnie na wielu oknach właśnie on sobie stoi. No bo mam go sporo sadzonek. I tutaj idziemy dalej. Mamy kolejnego filodendrona. To jest najprawdopodobniej chyba tak Pink Princess. Chociaż to jego wybarwienie jest takie średnie. Tego różu tutaj za wiele nie ma. Ale i tak jestem z tego filodendrona bardzo dumna, bo powiem Wam, że on już był u skraju wytrzymałości. W ogóle nie miał korzeni. Bardzo silnie mi... Zaraz jak go kupiłam, przechorował i myślałam, że nic z niego nie będzie. Już miałam go wyrzucić, już prawie byłam pewna, że wyrzucę, ale tak stwierdziłam, a dam mu jeszcze szansę i przesadziłam go do ceramisu. Wyobraźcie sobie, że on w ciągu tygodnia już puścił kolejny liść,
tak pięknie mi się rozrósł. Urósł chyba ze 4 razy taki, jaki był, bo to była maluteńka sadzonka. No i już mu przesadzamy ze 2 razy, też oczywiście do seramisu. Po prostu był bardziej wymagającą roślinką, no i wymagał takiego bardziej podłoża specjalistycznego. Natomiast jeśli chodzi o to wybarwienie, bo takie ma słabe trochę, to jest to kwestia też światła. On mi stał, teraz akurat stoi na południowym, ale wcześniej stał na wschodnim oknie, a tam zbytnio światła nie było zbyt wiele. Kolejny filodendron to jest taka zagadka, bo właściwie nie wiem, co to jest za filodendron, mogę tylko przypuszczać, ale nie jestem tutaj znawcą tej rośliny. Ja go kupiłam w jakimś markecie takiego do odratowania. Patrzcie, on jest i tak. Jest tutaj na pewno od słońca przypalony. To liście tak samo. Ale jest dosyć duży. Ma na pewno za 30 cm. Gibie się w każdą stronę. Podparłam go tutaj. Mimo to się też gibie. A co można jeszcze o nim powiedzieć? Przesadziłam go oczywiście, żeby go odratować. Jest krzywy. No ale dam mu szansę. Zobaczymy, czy to była dobra decyzja, czy nic z niego nie będzie. I ostatni kwiatek na południowym oknie to oczywiście też filodendron, odmiana Black Cardinal. Bardzo duży, pokaźnych rozmiarów kwiat. Ze mną jest już ponad 2 lata, więc sporo sobie urósł. On mi rośnie jeszcze w bigosie, który ja sama robiłam. Wypadałoby go troszkę przesadzić do jakiegoś bardziej lepszego podłoża. Być może wiosną się pokuszę. Nie lubię przesadzać takich dużych roślin, ale tego chyba jednak przesadzę. Co można o nim powiedzieć? Fajnie rośnie, nie szybko akurat. On rośnie tak miarowo, nie aż tak szybko jak niektóre filodendrony. Ma takie ciemne, jak widzimy, mocne wybarwienie. To jest takie charakterystyczne. Duże liście, naprawdę duże liście. Większe jak moja dłoń, dużo większe jak moja dłoń. No piękny jest, ale ma tą, bym powiedziała, nie wiem, wadę, zaletę, jak kto woli, że zajmuje sporo miejsca. Jest taki rozłożysty, no i trzeba mieć na niego trochę miejsca, żeby się ładnie prezentowała. I kolejne kwiaty. Tutaj już mamy okno wschodnie. Pierwszy to też filodendron, bo ich mam najwięcej i chyba do końca tutaj Wam pokażę filodendrony. Na następnym filmie będą troszkę inne rośliny. I tutaj nie wiem, bo akurat właśnie co to za odmiana. Być może Prince of Orange, ale pewności tutaj też nie ma. Środeczki takie, jak widzimy, bardzo mocne, jakby u Royo Congo, ale chyba był kupiony właśnie pod nazwą Prince of Orange, dokładnie już nie pamiętam. Ma na pewno jakieś półroczku ze mną. Młoda sadzonka, będę musiała ją go przesadzić. On jest tutaj w bigosie, ale chyba go będę musiała przesadzić, pewnie na wiosnę. Kolejny filodendron to jest Princess Green. Taki mocny zieleń, bardzo mi się spodobała ta sadzonka. Podrósł mi. Ta zieleń jest taka bardzo mocno intensywna. Bardzo gęsta sadzonka, ładna. Ja go po tym, jak przyniosłam ze sklepu, za jakiś czas przesadziłam z tego podłoża do seramisu, jak widzicie, i w tym sobie bardzo ładnie radzi. Kolejny filodendron, już sobie go zdjęłam tutaj z okna parapetowego, aby Wam go lepiej pokazać. Mój ulubiony, Florida Green. On jest bardzo duży, ma nawet ponad 1 metr na pewno. Tutaj tego nie widać, dlatego że on mi się tutaj zawinął. Nie mogę go tak wyciągnąć do góry, bo by mi się złamał, bo za późno dałam mu tyczkę, dlatego to jest ważne, żebyście przy filodendronach dawali wsparcie jakieś. Dałam mu tutaj, go zcięłam, jak widzimy. Spokojnie mi się ukorzeniły, one się bardzo ładnie ukorzeniają. Mam 2 czy 3 nawet już ukorzenione, nawet już porozdawałam trochę tego typu filodendronów. Ale tego zostawiłam, dlatego no, że szkoda było mi go wyrzucać, pomimo że jest krzywy i tak wygląda trochę dziwnie, no też zajmuje sporo miejsca. Bardzo rozłożysty, zobaczcie, tutaj ma piękny liść, a łodyga ma z 20-30 cm, także też potrzebuje dużo miejsca, ale fajnie po cięciu się ukorzenia i tworzy ładne roślinki. No, które potem rosną bardzo szybko i najtrzeba mieć miejsce. Tutaj mi nawet zakwitł, patrzcie, ma taką kolbę. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, że mi filodendron zakwitł. Tak właśnie wygląda sadzonka, która już mi się ładnie ukorzeniła, podrosła. Jeden liść jest większy, dużo większy od mojej dłoni, więc to jest naprawdę potężna, ogromna roślina. On ma około pół roku, był po prostu ukorzeniony. Trochę się, wszystkie liście idą w jedną stronę, bo po prostu stał na oknie, do światła się wyciągnął. Tutaj idzie
kolejny młody. No i tutaj także potrzeba już bić palik, żeby po prostu się prostował, żeby nam się nie zakręcił tak jak mój tamten. Wtedy zajmie mniej miejsca, bo się po prostu zakręci tak jak wąż. No ale nie jest aż taki reprezentacyjny jak taka roślina właśnie na tyczce. Dobrze, moi drodzy, nie będę przeciągać. Zapraszam na kolejny film, w którym będziemy dalej oglądać sobie kolejne moje kwiaty doniczkowe. Cześć!